Siemano, witam wszystkich w kolejnym odcinku polecania kanałów. Tak, dodam też logo polecania kanałów, żeby było ciekawie, fajnie i ogólnie to tyle. Teraz polecam nowy kanał Krecik Gaming. Zobaczymy filmy. Filmik jest tylko jeden, czyli intro do FIFA 14. Aż sam jestem ciekaw, zobaczę sobie co to jest. Fajnie nawet. No. Łapka w górę. Zaraz. No. Wszystko pięknie. No. Fajne intro. Subuję, bo warto. Teraz zobaczymy playlisty. Nie ma żadnych playlist, co bardzo niefajnie, ale playlisty się na pewno pojawią. W dyskusji nic nie ma, no i gościu ma tylko Google Plus, 0 widzów, no teraz jeden widz, bo subskrybowałem kanał, czyli naprawdę polecam, będzie się dalej ten kanał rozwijał. Następny kanał to jest VanMTA. No i tak, co w filmach się znajduje? Znajdują się różne mapy, różne backwardy. No, nawet tu jest intro do mojej serii Zagrajmy w MTA San Andreas. Ale nas tu najbardziej interesują backwardy. No i tu pokażę przykład. No, pięknie się to prezentuje. Bardzo fajnie, polecam. Playlisty, czyli lubiane filmy oraz zlagowane filmy. I praktycznie nie wiem co to ma oznaczać. Pogubiłem się. Nieważne. Dyskusja, no to praktycznie nie ma. W ogóle to jest zbędne to. O. No i tutaj ma sekwencję ziomeczki, no. Przyznam, że całkiem fajny pomysł. I status subskrypcji na publiczny ustawione, czyli normalne coś na kanałach, bardzo fajnie. O, nawet tutaj jest mój kanał, fajnie. Kanał polecam, jest bardzo dobry, fajny. Subować, no ja już nie mogę subować, bo ja już dawno subskrybowałem i jest fajnie, no. Następny to jest DJ Banana. Zobaczymy jakie ma filmy. Dobra. Tutaj chyba musi być poczucie humoru. Bo nie za bardzo wiem o co chodzi w tych filmach.
Okej, no dobra, na przykład wezmę to. Znak marzenia. Znak zielenia. Znak marzenia i znak zielenia to jedyne. Znak marzenia i znak zielenia to jedyne, co widzę. Znak marzenia i znak zielenia. No cóż, rapu zbytnio za bardzo nie lubię. No bo tutaj nawet pisze, że znani raperzy jakiś tam, ale mimo wszystko wstawiam łapkę w górę dla bardzo fajnego kanału. Playlisty zobaczymy. No, ulubione filmy oraz ulubione, no. Dyskusja, no to już się domyślam. O, jednak jest. Bardzo fajnie. No, to super. I informacje. Czyli... lubię bekon. Tak. Polecane kanały, czyli... takie, no, sekwencja taka, polecanie kanałów, no, fajna. I status subskrypcji publiczne, fajnie, wszystko pięknie, polecam kanał. Ogólnie tu jest duża dawka humoru, można się pośmiać, fajnie, jest, super, kites. No, ostatnia aktywność to jak każda... ostatni kanał, no to chyba już nie muszę przedstawiać tu... jakby nie było normalnej nazwy, ale... dobra, do rzeczy, bo tu nie o nazwę chodzi. Filmy to... w zasadzie to ja sam nie wiem, jak je ocenić, bo... każdy film jest różny i trochę się tak pogubiłem. W każdym razie polecam, o, nawet tu jest fragment z mojego pierwszego odcinka. No. Fajnie, kurde, dużo pisać, nie? Kurde. Przyznam szczerze, fajnie. Tu jest audiolog, ale tutaj nie wiem, kiedy się następny pojawi. Tu jest Unpacking Angry Birds Breakfast. Playlista. O. Są wszystkie playlisty, to więc... tak, playlisty, które ma to... ulubione filmy, dobre muzy, Angry Birds Breakfast 1, Unpacking, Ferie w YouTube, MTA San Andreas Porwanie, Lost San... to historie z Roleplay, FIFA 14, Puchar, Minecraft Stare Czasy, zagrajmy w GTA Liberty City Stories, mapki, ulubione i zobaczymy dalej, co jeszcze jest. Święta na kanale, MTA San Andreas sezon 2, sezon 1, GTA United, FIFA 13, kariera, Polska Czarnogóra i GTA San Andreas MTA oddział Delta sezon 1. No, trochę sporo tych playlist. W dyskusji to jak się domyślam, nic nie ma. No, i informacje to... ulubione kanały. To jest oczywiście mój kanał.
Dobra. Wracam za chwilę. Bo coś przerwało nagrywanie. Okej, już jestem. Musiałem od nowa wziąć nagrywanie, bo Bandicam oczywiście nagrywa tylko do 10 minut, a to już trwa ponad 10 minut i zaraz skończymy. Otóż w ulubionych kanałach jest oczywiście mój kanał. Jest też kanał, który subuję i chyba polecę w następnym odcinku polecaniu kanałów. Oraz kanał, którego w ogóle nie kojarzę. No. A subskrypcje są następujące. W ogóle nie wiem, po co subskrybować kategorię sport i filmy, telewizja i edukacja. No okej, no dobra, jakoś się nie wtrącam, bo to mnie jakoś nie interesuje. No, więc kanał jest spoko, nawet dość do oglądania, no. A aktywność, no jak zawsze aktywność, jak każdy kanał. Otóż, jest też chomik, Google Plus, fanpage tego kanału oraz... Zaraz, nie za bardzo wiem, co to jest. A, Google Play. No. To będzie wszystko w polecaniu kanałów. W komentarzu dodam też zasadę, albo nie, bez zasad. Oczywiście może jak chcecie, żebym polecił kanał, to piszcie w komentarzu. To tyle. Nara.